Turniej, tak jak na wstępie tutaj było mówione, organizowaliśmy już 10 lat temu. W tej chwili reaktywowaliśmy tą ideę, natomiast w Goleniowie no, przychylność władz i myślę, że po pierwsze hala, którą możemy wykorzystać w Szczecinie, niestety mamy bardzo słabe warunki, jeśli o to chodzi. Zacząłem od boksu, a później przyszedłem w MMA. Mój przeciwnik był dobry, pomimo tego, że to była jego pierwsza walka. Ale wygrałem, zrobiłem swoje, to co trener kazał i wygrałem. Wiadomo, że ciężka praca popłaca, tak? I to trzeba przeżyć po prostu, żeby to docenić. No, 2 miesiące z tygodniową przerwą na chorobę. Bardzo ciężko. Zresztą u nas w klubie nie ma lekkich przygotowań. To mogę zapewnić. To jest sport, tutaj ułamki sekund decydują o końcu walki. Także do końca trzeba być skoncentrowanym i starać się robić z siebie wszystko. Nawet to jest jeden z lepszych, większych sukcesów w moim życiu, który gratuluję mojej ukochanej kobiecie, córce i całej rodzinie. Mam nadzieję, że to jest dalszy krok w mojej karierze.